Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy. No cóż, Chieftain przysłał kolega bitwę do serii Mistrzowie Wota. A jak seria Mistrzowie Wota, to chyba już wiecie, co tutaj się urodzi, co trzeba spełnić, a przynajmniej ci, którzy oglądają moje filmy. No, trzeba zrobić bardzo dużo obrażeń, żeby się załapać. Oczywiście losowanie fantastyczne, szczerze mówiąc, byłem przekonany, że kolega pojedzie na drugą flankę, czyli na tak zwany balkonik, ponieważ z tego balkonu można często ładny damage zrobić, a kolega jedzie tutaj. Uważajcie, w tym miejscu można naprawdę nieźle wyrwać, jeżeli niszczyciel jakiś zdąży podjechać tam do krzaczka, ale jak widzę, koledze się udało. Ogólnie gra tą flanką jest dosyć problematyczna tutaj czasami, zakładając, że oni z tyłu mają wsparcie jakichś niszczycieli, to wystarczy jeden czołg tak naprawdę, żeby nam tutaj zablokował no całą flankę, tak? On tylko ma podświetlać, a tamci naparzają. Prawdopodobnie kolega tutaj nie trafi na taki czołg, albo jak coś przyjedzie, to ósemka, bo widzę, że losowanie jest na ósemki. O właśnie, no to te czołgi mają przerypane dosyć z Chieftainem, oj tak. Chociaż jest ich bardzo dużo, ale M103 tutaj pomoże, oj pomoże. Tak jest. No to nie będzie... Oni mogliby to jeszcze może wygrać, gdyby bardzo szybko wspólnie zaatakowali się, skoncentrowali na jednym z tych czołgów. No jest ich trzech. No ten musiałby zdecydowanie z tyłu być tylko na dobitkę. Tak to tutaj nie dadzą rady. Absolutnie. O kurde! Z krótkim działem, czy mi się wydaje? Jak Tiger. No... Zobaczcie, co się dzieje. M103 sobie poradził. Zaraz panowie przepchną tą flankę prawdopodobnie. No i cóż, kolega napisał, że chyba po raz pierwszy udało mu się przekroczyć 10 000. Także jest to bitwa życiowa. Chieftain oczywiście, no różne są absolutnie opinie. Część graczy twierdzi, że jest to zbyt mocny czołg. No rzeczywiście mógłby on być na przykład na tierze 11, gdyby takowy wprowadzono. O. No tak, tylko taka szarża pojedynczego pojazdu tu nic nie zmieni. Tu by... Co? No nie, teraz to już by nic nie zmieniło, bo jedzie T-54 jeszcze z tyłu, więc to już... nie można. Obiekt 260 jeszcze jedzie. No kurde. To co oni tak pojedynczo tu wyjeżdżają? Nie macie takiego wrażenia? Przecież jak te wszystkie czołgi by tutaj nagle wyjechały, to... No zniszczyli. A teraz im się nie uda. Kolega cofa się oczywiście na wieżyczkę. Teraz D-Trak pewnie będzie, tak jest. No 260, zobaczcie. Przed chwilą miała 100%. Gość wyjechał zupełnie... A przypominam wam, że obiekta 260, no nie mają gracze, którzy nie potrafią grać. To są bardzo, bardzo dobrzy gracze, więc dlaczego ten obiekt 260 tak aż wyjechał? Tego nie rozumiem za bardzo. Może liczył, że drużyna za nim pociągnie, ale on tutaj za późno trochę przyjechał. 7300 uszkodzeń. Widać, że sobie panowie poradzili. No w momencie, kiedy dojechał tutaj T-54, to sytuacja dla nich się bardzo skomplikowała, bo dopóki M103 był z Chieftainem, to spoko, takimi siłami mogli tu ogarnąć spokojnie. No ale nie, jak się pojawił T-54, jeszcze on tam z tyłu na wieżę mógł grać, bo tutaj jest taka możliwość, no to jest koniec tak naprawdę. Kolega ma 740, no tych obrażeń będzie zdecydowanie więcej. Trzeba mieć szczęście po prostu, żeby tak przyjechali, tak wyjeżdżali ludzie, ponieważ często jak pojedziecie tą flanką, ja na przykład tylko jak mam bardzo szybki czołg, to jadę na balkonik, a tak to zawsze tą flanką, no i aż tak często się nie zdarza, żeby... Czasami się zdarza tak, że w ogóle nikt nie przyjedzie, tak? Stoją tutaj właśnie, jak tylko wyjeżdżacie, to prują do was za tych kamieni, na sidescrapie stoją i to jest no taka kampa, no pozycja idealna, tak? To ci, którzy robili mapkę, są tutaj winni. Jest taki przestrzał ogromny i głazy. O, to jest przyjemna chwila w tej bitwie. Tak jest. Ale Skorpion rąbnął. No, kolega bardzo odważnie tutaj tak wyjechał. Rzeczywiście... Skąd naparza? Z balkonu ten Skorpion naparza? Aż niemożliwe. Tak! Zobaczcie, jest. No, ale już jest po nim. Już nawet nie zdał. No, balkon też to jest jego mocna i zarazem słaba strona, nie? Ale to był fuks, że gościu się dingnął. To mogło się skończyć tragicznie. No, dopóki ktoś nas nie podświetli, to jesteśmy panami sytuacji. Ale jak już to podświetlenie jest, to wtedy, kurde. No. Dobra, jest obiekcik. I już go nie ma. Teraz 60 TP, jeden z najbardziej żywotnych czołgów w World of Tanks. Moi drodzy, tak to jest. Czy kolega go... nie. No, jeszcze jest lew gdzieś. No i trzeba dobić, bo jest 9900, a żeby było żeby się kolega do Mistrzów Wota zakwalifikował, no to... musi jeszcze zrobić troszkę. O, i to ten strzał pewnie przesądzi. Tak jest. Tak jest. Ło, co to? Co to było? T95. No i mamy. Kolejny zasila listę Mistrzów Wota, moi drodzy. A jeszcze nie powiedziałem na początku, więc teraz mówię, że kolega nazywa się Banana Hunter, czyli w wolnym tłumaczeniu... No właśnie. No ale słuchajcie, oto wyniki. 10363, czyli magiczna bariera, nieosiągalna dla wielu graczy World of Tanks, została przekroczona. 6 fragów, do tego fantastyczna gra tam na flance. Kolega nie przeszarżował, chociaż pewnie go korciło. No ale jednak zobaczcie, że gdyby zaszarżował, to z tyłu tam już stały czołgi typu ten Obiekt 260. No, słabo zagrał ten. Ile on zrobił? 1300 uszkodzeń. No, oddał 4 strzały. Bardzo mocno się wysforował do przodu. Bardzo możliwe, że chciał pomóc tam komuś. No, ale został pokarany bardzo szybko. Tak to jest w Wocie. Dobra, to tyle. Króciutka bitwa. Żegnam się z wami, moi drodzy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy stream, to bardzo możliwe, że zaczniemy wcześniej. Na przykład przed godziną 21, może nawet o 20. Będzie Cyberpunk fabularnie, także jeżeli ktoś był na ostatnim streamie i mu się podobało, to dzisiaj bardzo możliwe, że też mu się będzie podobało. Zamierzam dzisiaj poderwać to dziewczę motocyklowe. Zobaczymy, czy da się pam zbałamucić, czy też nie. Miałem grać dzisiaj poboczne misje, ale nie. Takie 2 streamy z rzędu zrobimy, bo wczoraj streama nie było, więc dzisiaj zrobimy sobie znowu fabułę. Pojedziemy troszeczkę. Myślę, że będzie ciekawie. Zapraszam. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.